Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z cyklu Warcabowych Analiz. Ja nazywam się Damian Reszka, prowadzę kanał Warcaby na YouTube, a dzisiaj pokażę Wam partię szczególną dla warcabowego świata. Dlatego, że przy jednej warcabnicy siedzi była, obecna i przyszła mistrzyni świata. Jak to możliwe, zapytacie się zapewne. Otóż wynika to z tego, w jakiej formule o ten tytuł walczy się w warcabach. Mistrzyni świata gra z eks-mistrzynią świata albo z wicemistrzynią świata w formule meczu w latach parzystych 2016, 18, 20, a w formule turniejowej mierzy się najczęściej 16 najlepszych kobiet w latach nieparzystych. Z uwagi na pandemiczne warunki do meczu nie doszło w końcówce roku 2020 i został on przełożony na rok 2021. Jak teraz możecie zobaczyć, po prawej stronie na górze na grafice odbędzie się on w Warszawie pomiędzy Polką, dwukrotną mistrzynią świata 2016 i 2018, Natalią Sadowską i Rosjanką, sześciokrotną czempionką globu, Tamarą Tansy-Kurzyną. Obie panie oczywiście posiadają tytuł arcymistrzyni międzynarodowej kobiet GMIF, czyli Grandmaster International IF, to oczywiście oznaczenie ich płci. Z uwagi, że jedna, czyli Tamara, jest aktualną mistrzynią świata, a druga, Natalia, jest pretendentką, byłą mistrzynią świata z 2018 roku, mierzą się ze sobą i jedna z nich oczywiście ten tytuł dalej będzie dzierżyć za rok 2020, przynajmniej do kolejnych mistrzostw świata. W związku z tym zobaczymy partię, jak widzicie, najbardziej utytułowanych kobiet na świecie. Tym bardziej, że mierzą się ze sobą numer 1 i numer 2 światowego rankingu. Gra, którą dzisiaj obejrzymy, została rozegrana właśnie na ostatnich Mistrzostwach Świata w dalekiej rosyjskiej Syberii w Jakucku. Nawet do Jakucka kawałek drogi ma sama Tamara Tansy-Kurzyna, dlatego że ona pochodzi z Baszkirii, z Ufy, więc to też ładny, ładny dystans, mimo że w obrębie swojego własnego kraju. Jak ta partia się zakończyła? Zobaczymy. Sami, jeżeli tego nie wiecie, mam nadzieję, zostaniecie do końca i się przekonacie. A my ją będziemy oglądać od strony czarnych, czyli od strony Polki Natalii Sadowskiej. Tamara zaczęła najbardziej powtarzalnym ruchem turniejowym, czyli 32-28, szybkie zajęcie do centrum, wyciąganie piona ze strony długiego skrzydła, tak żeby wprowadzić do gry najsłabszy punkt 46 jak najszybciej. Natalia zagrywa 17-21, to taki ruch, który mógłby spróbować ograniczać możliwości przeciwniczki na jej długim skrzydle, o którym przed chwilą mówiłem. Tamara zagrywa 37-32 i Natalia zeszła na bandę 21-26. Te analizy, te uwagi, które dzisiaj będę wtrącał, w dużej mierze są przygotowane właśnie przez Natalię oraz jej trenera Jewgenija Watutina. Bardziej aktywnym ruchem, to zapewne komentarz trenera, byłby w tej sytuacji 11-17, czyli ten ruch, albo 19-23 z wymianą po głównej linii, uwalniając te piony ze swojego długiego skrzydła i zyskując tempa do gry o centrum. Jednakże Natalia zagrała 21-26, Tamara zagrała 32-27 i po biciu na 37 zabiła 41-32. Oczywiście do centrum, zyskując 4 tempa i uwalniając drogę dla swojego kamienia 46. Natalia 11-17, 46-41 jej przeciwniczka i 17-21 znów w kierunku bandy Natalia. Może to nie jest bardzo dokładny i precyzyjny ruch, może teraz jeszcze trzeba było poczekać chwilę, zagrać 7-11, zbudować te kolumny od 6 do 17 i potem zobaczyć, co dalej, może z takim planem 19-23 i faktycznie walczyć o centrum, a nie schodzić na bandę i oddawać inicjatywę, ale może to też był plan gry Natalii. Tamara zagrywa 36-31, no i zaczynamy powoli wiedzieć, co będzie chciała dalej na tym swoim skrzydle tworzyć. Na pewno zależy jej na kolumnie 36-27. Teraz Natalia wymienia 19-23, no i po biciu po głównej linii 14-23, no Tamara wiadomo, że raczej nie będzie chciała w meczu Mistrzostwa Świata w partii z turnieju o Mistrzostwo Świata zaatakować 31-26, no bo nawet po wybiciu 1-2 musiałaby najprawdopodobniej wybijać do tyłu 32-28 pasywnie, do tyłu, cofając się, no na pewno nie chce się oddawać inicjatywy na samym początku gry swojej przeciwniczce. Zagrywa 42-37, no i teraz już jest jasne, że będzie ustawiała tak zwaną puszkę czyżowa.
Co to jest ta puszka czyżowa? Już tłumaczę. Po ruchu 10-14, teraz jeszcze wymienia 34-29. Ta wymiana sugeruje, że chciałaby pójść do centrum, zyskać kolejne tempa. Już miała 4 więcej, a teraz kasuje kolejne 2, bijąc na 30. 6 temp więcej. Na pewno klasyka nie byłaby celem białych, bo tam warto tych temp mieć mniej, jak mówię w innych materiałach. Może po prostu wyjście do centrum. Natalia schodzi 21-26, no i teraz. Gdyby Tamara zagrała jakąś niedokładność typu 44-39, to Natalia już mogłaby lecieć pionkiem na przykład 12 w kierunku pola 21 i spróbować zamknąć, związać długie skrzydło swojej przeciwniczce. Dlatego co gra w tym momencie Tamara? 41-36 i ustawia wspomnianą przeze mnie wcześniej puszkę czyżowa. Puszka czyżowa, czyli ta formacja tych sześciu pionów, które mają na celu oczywiście to, że jeżeli przyjdą na pole 17 czarne, to nim miałyby zostać piony na długim skrzydle białych związane tym ruchem na 21 wspomnianym, to można wybić się albo na 21, albo na 22 dzięki tym kolumnom. Co się dzieje dalej? Natalia zagrywa 13-19. To jest taka pozycja, w której można jeszcze zagrać 14-19 albo 18-23. To zapewne uwagi trenera Natalii Jewgenijewo Tutina. No ale poszło 13. 44-39 ze strony białych, 8-13-30-25 i 18-23. Zeszła na bandę Tamara, a Natalia 18-23 w centrum. Jaki może być teraz plan gry Natalii? Te piony ustawione na długim skrzydle, pomimo tego, że one mają funkcję w sytuacji, kiedy będzie mogło dojść do rozmiany, jeżeli my je zostawimy w takiej formie, jakie one są i przerzucimy możliwie dużo pionów w kierunku drugiego skrzydła, czyli długiego czarnych, krótkiego białych, i tutaj, kiedy będzie toczyła się batalia, a nie z tej strony prawej, jest szansa, że wyłączy się je z gry i dadzą one przewagę w końcówce. To jest bardzo trudny i długi do realizowania plan gry, natomiast możliwe jak najbardziej. 40-34 zagrywa Tamara, 12-18 Natalia, kolejne te piony przerzuca w lewą stronę. 34-29 Tamara wymienia piona Natalii. Może tutaj lepiej dla niej byłoby wejść do klasyki od razu 33-28. Klasyka 33-28, jak pamiętamy dokładnie, czy z innych lekcji, czy z innych analiz, to jest to obustronne związanie w centrum, czyli kamienie 19-23 u czarnych i 32-28 u białych. Jednakże, no zagrała 34-29. Wymiana, kolejne dwa tempa do przodu, już 8 więcej u białych. Czy 8 temp więcej to jest taka przewaga w tempach, która pozwala prowadzić grę w centrum? Najczęściej tak, najczęściej umożliwia to, żeby już wyjść potem z klasyki do centrum i próbować w ten sposób swojego przeciwnika ograć. Natomiast trzeba być w tym konsekwentnym i znaleźć jakiś dobry plan, a Natalia, wiadomo, będzie się przed tym broniła. 7-12, no dalej, te piony idą z prawej strony w lewo. 45-40, ciekawy ruch ze strony Tamary, zagrywa wyciągając piona odstającego i słabego. O ile takie piony jak piony 1, przepraszam, w tym wypadku białych, 50 i 47, to są piony, które bronią skrzydeł. To są złote piony do obrony długiego i krótkiego skrzydła i nie ma sensu ich ruszać, jeżeli nie są elementem bardzo ważnego planu, bo ten pion nie zrobi więcej roboty na polu 42 niż na 47 obecnie. O tyle nie warto tracić takich temp, kiedy można robić takie ruchy jak 45-40 i włączać do gry piony, które w tej grze udziału nie brały. Bardzo ładny ruch. 2-8 zagrywa Natalia, 40-34 i ten 45 już w pełni do pracy włączony i 19-23. Na pewno ta formacja, którą ustawiła tutaj Tamara, czyli taka półklasyka, taka podkowa, ją niektórzy nazywają, może być fajnym narzędziem do tego, żeby walczyć z tym pionem 23, jakoś go próbować okrążać, podchwycać, no ale to niełatwe zadanie i tym bardziej Tamara rezygnuje z niego 34-29 taką wymianą. Widać, że jej plan gry będzie kształtował się inaczej. Nie chce chyba za dużego tego angażu w tempach mieć, aczkolwiek dla mnie ruch taki może nie do końca zrozumiały. Ja może bym raczej próbował albo jakoś wywierać presję do klasyki, albo myśleć o tym, żeby poczekać i potem kusić się o te podchwycenia z ruchem 33-29. No nie wiem. Na pewno wymiana wydaje mi się trochę pasywna. Kiedy pytałem Natalii, co mogło być planem Tamary, mówi, że pewnie takie miała przeczucie, że to jest intuicyjnie dobry ruch dla pozycji i na podstawie
kobiecego przeczucia, kobiecej intuicji podjęła decyzję o dalszej grze. 20-24, bardzo ważny ruch. Powtarzam o tym bardzo często, że kontrolant polem 24 dla czarnych, a 27 dla białych to jest klucz do tego, żeby mieć skrzydło, mieć opanowane skrzydło długie, dzięki temu nie mieć problemów z wyprowadzeniem na przykład słabego odstającego piona z piątki. 47-42 zagrywa Tamara, a Natalia 4-10. Można było jeszcze 14-19, ale ten ruch 4-10 to jest taki bardzo charakterystyczny ruch, zwłaszcza kiedy przeciwnik ma piona w tym miejscu, na 25. Dlaczego? No dlatego, że ustawiamy w ten sposób dwie kolumny. Od 5 do 14 i od 3 do 14. A jak możemy te kolumny wykorzystać? No kolumny oczywiście wykorzystuje się do wymiany. Czyli w następnym ruchu Natalia po prostu może oddać 14-20 i zyskując 4 tempa, uderzyć do centrum, zostawiając otwartą drogę do wyprowadzenia dla kamienia 5. Bardzo częsty motyw. 33-28 zagrywa Tamara. No i Natalia, zgodnie z tym, co zapowiedziałem wcześniej, wymienia, zyskując tempa. 39-33 grają białe i Natalia 5-10. Standardowy sposób po tym, jak utorowała drogę dla tego kamienia. Trener jeszcze odnotował ruch 15-20, który jest możliwy do zrobienia. W kontekście tego, co mówiłem wcześniej, może nie tracić temp, szybko przeprowadzić tego piona na 25. Akurat w klasyce warto walczyć o bandy. To też już powtarzałem nie raz. Kiedy potrzebujemy przy tym obustronnym związaniu w centrum przestrzeni do gry, miejsca do wykonywania ruchów, żeby się nie zablokować, nie przydusić własnymi pionami, to warto kontrolować te narożniki planszy 26 i 25. Wtedy łatwo tak ścisnąć, wiecie, okrążyć, zdusić przeciwnika i pozbawić go dobrych posunięć. Wtedy mamy zdecydowanie większe szanse na wygraną. Natalia jednakże 5-10, 44-39 to też taki ruch, który już trochę informacji o pozycji białych nam daje i ich planom. Dlatego, że 45 i 40, czyli kamienie Olimpika, no już nie będą mogły być ustawione razem, to są takie formacje, które pozwalają w kombinacjach i różnego tego typu taktycznych rozwiązaniach ograniczających, czy po prostu mogących dać wygraną z przeciwnikiem. Po 44-39, no nie ma jak, ten pion się nie rozdwoi, nie pójdzie jednocześnie tu i tu, może stanąć tylko na jednym z tych dwóch pól, a teraz stoi i po prostu broni skrzydła. 10-14, u Natalii nie było to zbyt ciężkie do przewidzenia. No i co teraz ma grać Tamara? W pewnym momencie w partiach dochodzi do takiego momentu, że po prostu pozycja wygląda ładnie, ale coś grać trzeba. W warcabach ruchy wykonywane są na przemian i nie można w żaden sposób z tego obowiązku zrezygnować. W takim wypadku jak grać, żeby nie popsuć swojej pozycji? Tamara zagrywa 27-22. Musi pójść gdzieś dalej, albo zagrać pionem, który być może będzie odpowiedzialny za przyszłe losy tej partii. Po tej wymianie Natalia zabija na 27, no i teraz motywy kombinacyjne wykorzystuje Rosjanka, zabija z 32 na 21. Nie od razu 31-22, no bo po ataku 12-18 nie miałaby możliwości odbicia do tyłu, takiej możliwości, którą zaraz wam pokażę. 32 bije na 21, no i oczywiście nie można zabijać 26 na pole 17, dlatego że od razu ładowałyby białe w czarne kombinacją bardzo prostą z 28 na 23. Jeden pion zbity przez pole, przez piony czarne skończyłoby się tym, że białe zabijają 3 piony i lądują na damce na polu 2. W takim razie oczywiście trzeba odbić 16-27, no i białe 31-22. O jakiej hipotetycznej wymianie do tyłu mówiłem? Ano o takiej, że gdyby czarne zaatakowały 12-18, nie w tej pozycji, zaraz powiem dlaczego, a białe wyczekały, dając czarnym zabić na pole 27, to białe po prostu mogą wtedy zagrać 28-23 i za jednego piona czarnego kolejnego skasować 2 do tyłu i rozwiązać, wyrównać pozycję. Teraz oczywiście nie mogą tego robić, dlatego że gdyby zagrały teraz 12-18, to oczywiście wykorzystują motywy znów kombinacyjne białe. Przychodzą 37-32, bicie, wycofanie piona 26 na 17 i cyk, ten sam motyw, który widzieliśmy przed chwilą, zbijając 3 piony na damkę z wygraną. No oczywiście tego Natalia nie dałaby sobie zrobić, nie na takim poziomie, nie na poziomie Mistrzostw Świata. 7-11 zagrywa nasza rodaczka i 39-34 odpowiada Tamara.
co dalej, co dalej? Teraz wiadomo, że no są ograniczone trochę te białe, są w tym centrum, ale tak naprawdę no nie wiadomo, co mają robić dalej. To, że mają piona istotnie wysuniętego za połowę planszy na polu 22, to wcale nie znaczy, że to jest biały atut, dlatego że czarne, mając dużo pionów, które mogą poustawiać w takie formacje silne, kolumny, które mogą posłużyć do wymian, tak jak będą grały czarne, może być jednak dla ciemniejszego koloru lepszym faktem w tej pozycji. Natalia zagrywa 14-20, no i idzie w kierunku tej bandy, a ta banda, tak jak mówiłem wcześniej, może być powodem tego, że białe się zduszą w centrum i nie będą miały nic sensownego do gry. 43-39, no i Natalia gra 12-17. Teraz wjeżdża bardzo dużo różnych motywów kombinacyjnych, a niektóre z nich sobie pokażemy. Zamiast tego ruchu też można było myśleć o 20-25, próbując, tak jak mówiłem, ograniczyć możliwości pójścia na bandy i zyskania tej przestrzeni przez białe. Po 12-17, 50-44 zagrywa Tamara. No szykuje tutaj te wymiany 33-29. Jak to się mówi, kolumna ustawiona musi być użyta, a skoro ustawiła, to najprawdopodobniej będzie chciała z niej skorzystać. 8-12 Natalia, no i zgodnie z przewidywaniami 33-29 wymienia 24, bije i 38 bije. Kolejne dwa tempa do przodu skasowane przez Tamarę, ale to dalej ciągle nie znaczy, że ma komfortową grę, dlatego że tę grę może prowadzić Natalia. W jaki sposób? Zagrywa 19-24. Atakuje. No w odpowiedzi nie ma innego wyjścia. Nie można odejść, bo wtedy można by wejść w tak zwane okulary, bramkę, różnie to nazywają. No i w ten sposób wygrać partię czarnymi. Bardzo łatwy sposób do wygrywania, zwłaszcza z warcabowymi amatorami, więc jeżeli rozpoczynacie dopiero swoją przygodę z warcabami, to szukajcie właśnie takich rozwiązań. Atak, przesunięcie przeciwnika, takie wymuszenie, z angielskiego to się ładnie forcing często nazywa, a potem wejście w te okulary, bramkę, jak wspomniałem, i wygranie partii. 39-33. Natalia zagrywa 3-8. To jest moment, w którym wiem, że bardzo dużo czasu zużyła na przeanalizowanie i przekalkulowanie kolejnego ruchu i wiem, że była bliska myślenia, że tę partię już wygrała. Dlaczego? A no właśnie teraz dowiecie się, co to znaczy forcing na wysokim światowym poziomie. 9-14. Taki ruch przechodził Natalii przez głowę. No i pierwszy rzut oka. 34-30, atak, potem jakieś wywieranie presji albo na 25, albo na 23. Dla kogoś, kto ma pojęcie o warcabach, to się wyda wygraną białych. Tymczasem zobaczcie, co dzieje się po 34-30. Czarne zasłaniają się 14-19. No i co? Atak w jedną stronę, atak w drugą stronę, pionki lecą, prawda? Nic bardziej mylnego. Natalia ma przygotowane rozwiązania na te oba schematy. Przeanalizujmy może na początek zejście 30-25. Pamiętajcie o tym i powtarzam to jak mantrę. Każdy atak w warcabach, czyli to, że przeciwnik zna nasz kolejny ruch, to jest niesamowita możliwość do tego, żeby wykorzystać to taktycznie, kombinacyjnie. I tutaj po ataku 30-25 kryje się przepiękna kombinacja. Dwuwariantowa, 17-21. Białe teraz biją z 25-23, no i znowu znamy ich kolejny ruch, więc mogliśmy tę kombinację przygotować, a potem dopiero ją przeprowadzić. 21-27. Dwie możliwości bicia dla białych. No jeżeli pobiją z 29-21, to od razu widać. 27 zabiera 4 piony, ląduje na damce na 47. A co jeżeli w drugą stronę? Co jeżeli zabija do tyłu z 22-31? Znów znamy kolejny ruch białych. Znów znamy kolejny ruch, znów mamy tak zwane wolne tempo. Gramy po prostu 13-18, białe biją, kasujemy 3 piony, no i znowu wygrana czarnych. To dopiero pierwszy z dwóch wariantów w tym forcingu. Zobaczcie, jak trzeba daleko liczyć, przewidywać i patrzeć, czy nie ma, aby na pewno, rozwiązań taktycznych dla drugiej strony. A co się dzieje po tym ataku? 29-23. No teraz prosta większość. Prosta większość, po prostu wyjść 24-29. No białe nie mogą bić jednego piona, muszą bić dwa na pole 25. I czarne robią damkę. I co dalej? I co dalej? I co dalej w tym momencie? No oczywiście aż się prosi zniszczyć tę damkę 1 za 1, więc 30-24, bicie i białe biją na 14. Czarne 12-18 zabierają niebronionego piona, ale to teraz białe mają tempa na to, żeby wyjść 35-30 i po biciu 30-24
W kolejnym ruchu oddać piona, na przykład 24-20, pójść na damkę, no nie na przykład 24-20, tylko konkretnie tutaj, pójść na damkę w kierunku dziesiątki, a potem czwórki albo piątki i pomimo dwóch pionów więcej u czarnych, białe dzięki temu, że dojdą do pola przemiany damkowej, tej partii nie przegrają. Najprawdopodobniej skończyłoby się remisem. Widząc to, Natalia ostatecznie w tej pozycji nie zdecydowała się na ruch 9-14, który analizowaliśmy, a zagrała 3-8. No i jaki wpływ ma to dalej na pozycję? 37-31 zagrywa Tamara. No coś trzeba grać, a inne ruchy typu 39-34, typu poczekać 44-39, no nic nie wnoszą do jej pozycji, dlatego że Natalia ma dużo sposobów na to, żeby czekać. Ma takie ruchy jak 13-19, ma zawsze możliwość wymiany, ma zawsze możliwość wykorzystania tej półrogatki, czyli pionów 15-20-24, wymienić do przodu, do tyłu, ona ma swobodę gry. A białe mają problem, białe muszą szukać tej przestrzeni i szukają jej, wymieniając na swoim długim skrzydle 37-31. Bicie na 31. Co na to Natalia? 11-16. Ona nie musi się niczym przejmować, tę przestrzeń do gry ma i może skorzystać z wymiany. 22 bije na 11 i 6 bije na 17. Słuchajcie, co możemy teraz zobaczyć na warcabnicy? Bardzo ładna kolumna od pola 8 do pola 17. Bardzo ładna półrogatka od pola 15 do pola 24. Możliwości ustawienia kolejnych kolumn? Oczywiście są. Co się dzieje u białych? Białe pionki są rozerwane, poszarpane, rozrzucone z jednej i z drugiej strony. Ta półrogatka naprawdę jest silna. Czy pion 48 może być elementem jakiejś ważnej kolumny? No w bardzo trudny sposób techniczny. Jakiś ruch 44-39, no niby jest kolumna, ale powiem wam potem, ale potem ta wymiana 20-25 z biciem 15-24, tempa do przodu i ogromne ograniczenia i problemy u białych. To na pewno nie jest dobre rozwiązanie, dobra pozycja dla białych i nie będzie im łatwo tej partii kontynuować. 48-42, 13-18, oczywiście, wystarczy czekać, nie trzeba robić nic więcej. 42-37, no i właśnie, obliczenia zmusiły Tamarę do zagrania w kierunku bandy, a to znaczy, że tutaj już tej kolumny nie postawi. 42-37, 9-13, bardzo ładnie stoją czarne piony. 31-26, 13-19, oczywiście. Taki ruch w pewnym momencie nie daje możliwości zagrać 34-30 białym, bo po prostu wymienią do przodu czarne piony, a w kolejnym ruchu zabiją kolejnego. Jest po partii. Tym samym te wszystkie piony po prostu stoją bez przyszłości. Co zagrywa Tamara? Tamara w tym momencie, w pozycji, którą widzieliście na miniaturze, popełnia błąd i przegrywa partię. Choć na pierwszy rzut oka wcale tego nie widać. 37-32. Jak Natalia wygrała, za chwilę sobie zobaczymy, co trzeba było grać. No bardzo trudny wariant. Zobaczcie, że pomimo tego, że bardzo często zobaczymy w analizach komputerowych, że partia jest remisowa, to znaleźć to, licząc jak człowiek, a nie jak maszyna, jest niesamowicie trudno. Zwłaszcza w tak odpowiedzialnych końcówkach jak ta. 36-31. To był wariant remisowy, nie dający Natalii odpowiednio wykorzystać tych porozrzucanych pionów. Teraz najprawdopodobniej wymieniłaby 20-25. Analizy pokazały, że większe szanse jednak daje tutaj wymiana do tyłu na 14. No i co się dzieje potem? 37-32. No trzeba zająć to pole 24, bo ono odpowiada za to, żeby czasami przeciwniczka nie dała rady wyjść w centrum. 44-40. Teraz dochodzą różne groźby kombinacyjne na większość. No i po ruchu 14-19, atak 34-29, wyjście 8-13, bicie 15-24, przy takiej kontynuacji na przykład 31-27. No i ta pozycja jest remisowa. Tutaj niezależnie od tego, jaką kontynuację wybiorą czarne, ta pozycja doprowadzi do remisu w tej partii. Ale jak ciężko zobaczyć taki ruch 36-31 i policzyć te wszystkie możliwości w końcówce. Co się dzieje po 37-32, czyli po tym, co faktycznie było w partii? 17-21, oczywiście wymieniamy, zyskując przestrzeń i zmuszając przeciwniczkę do tego, żeby była ograniczona i żeby cały czas nie mogła się uaktywnić ani na tym skrzydle, a na drugim trzeba tylko ją po prostu dokończyć. 36-31, 8-12, zagra na 27, 12-17, zaraz nie ma co grać, potem tylko zejdziemy na 26 i trzeba podawać partię. Gra 31-26, blokujemy, 12-17, nic więcej.
44-40 zagrała Tamara. Gdyby zagrała w tej pozycji 44-39, wydaje się, że teraz nie mają jak poczekać czarne i chciałyby oddać kolejność ruchu, ale teraz właśnie po zmuszeniu białych zajęcia tego pola 39 wymieniamy 20-25 i teraz po tej wymianie takie ruchy jak 34-29 nie działają, bo wykorzystujemy po prostu większość bicia. Zasadę podstawową warcabową 19-23, 2 za 2 piony. Jeżeli białe by dalej poszły 29-24, to po prostu stawiamy damkę na 48, idą 24-20 i my znów wykorzystujemy ideę jedną z ważniejszych w końcówkach, w tym, której możemy użyć dzięki temu, że jesteśmy pierwsi na damce. I to jest ogromny atut i bardzo często decyduje on w wygranej partii. 48-25, atak od tyłu, po prostu zmusi zapędzić przeciwnika na pole skrajne, tam gdzie będziemy mogli łatwo je ograniczyć. Damka ląduje na 14. Czarna damka na głównej przekątnej od 5 do 46 i sprawa jest załatwiona. Materiał ginie, końcówka jest wygrana. Co miało miejsce w partii? No w partii po 44-40 Natalia znowu wymieniła 20-25. No cały czas nie działają takie wyjścia 34-29, bo jest ta sama większość 19-23. Tamara zagrała 28-22, no i po biciu 17-30 zabiła jednego piona. 19-23 jeszcze idzie w kierunku krótkiego skrzydła czarnych, próbować się przedrzeć, no ale po ruchu 23-29 Tamara podała rękę. Ostatecznie turniej skończył się w ten sposób, że mimo tej porażki, która była jedyną porażką Tamary w tym turnieju, zdobyła ona pierwsze miejsce Mistrzostw Świata w 2019 roku i w Jakucku na swojej ziemi została mistrzynią świata. I tytuł ten dzierży do dzisiaj. Mecz Natalii i Tamary miał się odbyć pierwotnie w Moskwie w końcówce grudnia 2020 roku, no ale tam doszło do niemałego skandalu. Jego szczegóły możecie poznać, teraz na górze po prawej podlinkowuję rozmowę z Natalią, gdzie szczerze opowiada o tych wszystkich moskiewskich wydarzeniach. Teraz najważniejsze dla nas Polaków i myślę, że nie tylko, nawet bym powiedział dla całego, nie tylko kobiecego warcabowego świata, dla całego warcabowego świata. Wydarzenie to oczywiście mecz, który odbędzie się w Warszawie w Polsce od 23 kwietnia, kiedy to rozpocznie się pierwsza runda, do 3 maja, kiedy to już na pewno będziemy znali zwyciężczynię i triumfatorkę Mistrzostwa Świata, meczu o Mistrzostwo Świata w warcabach. Zachęcamy gorąco wszystkich, którzy byliby zainteresowani wsparciem, promocją medialną. Tutaj działamy bardzo szeroko na tej arenie w pięciogwiazdkowym hotelu w centrum Warszawy. Mamy genialną wręcz możliwość promowania pięknego sportu warcabowego, jak i obiektu, zawodniczek i naszych partnerów, których nie ukrywamy, chcemy pozyskać na solidnym poziomie i przy okazji odwdzięczać się czym tylko możemy. Transmisje, które będą lądowały na ekranach całego warcabowego i nie tylko świata, to genialna możliwość na to, żeby przy okazji rozpromować czy swoją firmę, czy pomóc w samej promocji warcabów, jeżeli ktoś jest pasjonatem. Ja jako dyrektor meczu, bo o tym jeszcze wcześniej w tym materiale nie zaznaczyłem, zapraszam wszystkich do kontaktu na damian.reszka@warcaby.pl. Ten adres znajdziecie również w opisie filmu, jak również jeżeli chcielibyście zostać małymi wspierającymi naszą ideę organizacji meczu na najwyższym światowym poziomie i chcieli dołożyć cegiełkę do tego budżetu, który jest no, dosyć dużym i istotnym, biorąc pod uwagę skalę wydarzenia, to również w opisie znajdziecie link do zrzutka.pl, gdzie taki datek możecie złożyć. A jeżeli chcielibyście przy okazji grania w warcaby dołożyć coś od siebie w celach charytatywnych, to zapraszamy. Również zostały ostatnie miejsca w symultanie, która odbędzie się 8 lutego. Z Natalią Sadowską będziecie mogli zagrać przez internet, wspierając WOŚP, a dodatkowo otrzymacie pamiątkę w postaci warcabnicy podpisanej przez naszą polską dwukrotną mistrzynię świata 2016 i 2018. Także ja jestem pełen nadziei, pełen dobrych myśli na nadchodzące w Polsce warcabowe wydarzenia. Mam nadzieję, że wy również, zachęcam gorąco do kibicowania, a na dzisiaj w odcinku analiz to już wszystko ode mnie. Dziękuję, że byliście do końca. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!